jestem w strzeleczkach koło Krapkowic i masz rację, Andrzeju, że tak tutaj też są solenizanci, jubilaci. Po mszy świętej na boisku właśnie w strzeleczkach koło Krapkowic wybrzmiało piękne 100 lat grane na gitarze. Teraz trwa posiłek. Szkoda, że Państwo nie czują. Radio jeszcze nie ma takich możliwości. Zupa pomidorowa, grochówka ogórkowa, to wszystko czeka na pielgrzymów, którzy w strumieniu Nyskim wędrują na Jasną Górę. A w strumieniu Nyskim wędruje po raz drugi ojciec Leon Rybak z Jedynki Czerwonej, z grupy franciszkańskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pokój i dobro wszystkim radiosłuchaczom. Proszę ojca, po raz drugi, czyli coś musiało ojca przyciągnąć tutaj z powrotem na pielgrzymi szlak. No, cóż mogę powiedzieć, no ja miałem taką okazję być rok temu i są różne takie zmiany w naszych klasztorach. No tak po prostu na mnie trochę wypadło, ale myślę, że nie będę sam, także z Raciborza dojdzie do nas nasza parafia świętego Paschalisa. To jest nas trochę więcej i ta grupa franciszkańska jest rzeczywiście z nazwy, bo jest nas zawsze trochę. Myślę, że każdy może się czuć tutaj dobrze, być przewodnikiem. Ja myślę, że po tym, co przeżyłem rok temu, no nie boję się dzisiaj tutaj być. No to nie mogę nie zapytać o to, co ojciec przeżył, jak tak groźnie zabrzmiało. No myślę, że to jest zawsze jakieś takie wyzwanie, także fizyczne. Trzeba się dobrze przygotować, odpowiednio to wszystko zrobić. Ja nie miałem pewnego takiego doświadczenia, ale na pewno to wszystko się udało także dzięki tym wszystkim, którzy ze mną byli, braciom i siostrom, więc mimo tych trudności, jakichś takich pierwszych przetarć szlaków, to ja czułem się po prostu świetnie, bo każdy brat i siostra był niesamowitym wsparciem i to wszystko tak niesamowicie łagodnie szło, więc wiedziałem, że w tym roku będzie tak samo. Tak myślę sobie, że osoby życia konsekrowanego, które wędrują, pielgrzymują na Jasną Górę, mają ciężej trochę niż inni pielgrzymi ze względu na wielość intencji, z którymi wierni ojca obdarzyli na tę drogę. Tak jest faktycznie, czy może jestem w błędzie? Ja myślę, że każdy z nas tutaj przychodzi także, żeby w jakiś taki duchowy sposób odpocząć, więc te wszystkie jakieś troski też gdzieś tam odchodzą. Oczywiście są pewne rzeczy, które trzeba zrobić jako kierownik, ale tak jak już powiedziałem, nasza grupa i myślę, że także jest w innych grupach, jest taką wspólnotą ludzi, którzy nie przychodzą tutaj tak po prostu bez powodu, oni sami tutaj chcą być i dlatego nie ma jakiejś żadnej potrzeby ich w jakiś sposób niesamowicie ciężki mobilizować. O nic nie trzeba prosić ani błagać, oni sami są. I to jest niesamowicie wielkie wsparcie. No i też wiemy, że mnóstwo osób za nas się modli. Na pewno to jest dla osoby zakonnej jakiś taki wyłom, głośno jest. Raczej człowiek tej ciszy klasztornej szuka, ale myślę, że w takiej grupie, z takimi ludźmi, to człowiek się czuje naprawdę świetnie. Jutro Góra Świętej Anny to dla franciszkanów, szczególnie z prowincji wrocławskiej, dolnośląskiej, ważne miejsce. Tam znajduje się raz, że sanktuarium świętej Anny, no ale też bratni klasztor. Czeka ojciec na te spotkanie? Oczywiście, Góra Świętej Anny to miejsce, gdzie znajduje się niesamowite siły do tego, aby żyć każdego dnia wiarą. To jest takie miejsce, które może nie jest aż tak znane w Polsce, ale ja to wszystkim ludziom mówię, żeby tam kiedyś przyjechali, że jest to miejsce wielu łask i miejsce, gdzie można być blisko Pana Boga. I to także jest dla mnie sposób szczególny, takie spotkanie ze współbraćmi. Tam zawsze można się dobrze czuć. Także przyjeżdżają różni księża, także z kurii diecezjalnej zawsze do nas. I wiem, że czują się po prostu jak w domu, więc myślę, że i także wszyscy pielgrzymi tak samo się poczują. Ojciec czeka na spotkanie, my też już czekamy na spotkanie. Na Górze Świętej Anny będziemy już jutro. Tam bowiem strumień Nyski połączy się ze strumieniem opolskim. Ja ojcu serdecznie dziękuję. Ojciec Leon Rybak, franciszkanin
z jedynki czerwonej z Nysy był naszym pierwszym gościem tutaj ze studia ze Strzeleczek. Ja też dziękuję za ten wywiad. Bardzo, bardzo prosiłbym w imieniu wszystkich pielgrzymów o modlitwę, o wsparcie, abyśmy szczęśliwie doszli, aby nie było żadnych jakichś nadprogramowych problemów, oprócz standardowych odcisków, bolących nóg, i żeby tego narzekania było jak najmniej i żeby wszystko się udało. Także zapraszamy, można nas odwiedzać w tych wszystkich miejscach, gdzie będziemy, w postojach na Świętej Annie, a jeżeli by ktoś chciał chociaż na dzień czy pół dnia dołączyć, to oczywiście też serdecznie zapraszamy. Bóg zapłać i wszystkiego dobrego, pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy. Pięknie dziękujemy. Ja tylko dodam, że